Zrobiło się ciepło, więc przyszedł czas na to, żeby wziąć się za taras. No sporo jest tu do zrobienia. Trochę ostatnio przygotowałem tutaj przy tym murku oporowym. Rozłożyłem instalację elektryczną wzdłuż murku. To będą punkty świetlne, które będą włączane razem z podświetleniem tarasu. Tutaj na froncie będzie podświetlenie tarasu. No i teraz trzeba tutaj dokończyć konstrukcję. Tutaj, tam z drugiej strony. Tutaj wysypać piachem, położyć agrowłókninę. No i zrobić też ocieplenie płyty fundamentowej. A później w kolejnym kroku trzeba wzmocnić konstrukcję tarasu. To znaczy jeszcze pomiędzy tymi belkami podporowymi będą dodatkowe belki. I dopiero na tym będzie montowana deska tarasowa. Także pracy jest sporo. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że efekt będzie fajny. Pierwsze podejście do budowy tarasu. Na razie zasypaliśmy tutaj piachem. Przygotowaliśmy tą przestrzeń między grodzicą a budynkiem. Tutaj będzie wyłożona jeszcze włóknina. Na budynku, na płycie fundamentowej będzie też styrodur dodatkowy, izolacja, żeby płyta nie przemarzała, bo trochę mieliśmy problemu ze skaplaniem wilgoci w zimę. No i tutaj zrobiliśmy taki ogranicznik z płyty betonowej. Wybraliśmy też materiał, który posłuży do dokończenia ramki. Teraz trzeba go oheblować, pomalować też impregnatem. No i pewnie będziemy jutro kontynuowali skręcanie ramki. Wylewam ten piasek wodą, żeby trochę osiadł, żeby to się zagęściło w ten sposób. To jest słoneczne, kiedy się szybko wyschnie. Ramka została dokończona. Tutaj z tej strony od lasu są dwie belki, jeszcze będą wzmocnienia po środku. Tutaj z tej strony też dokończyliśmy ramkę, tutaj brakowało tylko tej deski. No i oprócz tego zrobiliśmy parę innych rzeczy w tak zwanym międzyczasie. Tutaj przed budową tarasu było trzeba zrobić rurkę, która będzie odprowadzała wodę z rynny. No jak zrobiliśmy studzienkę, rurkę, to zrobiliśmy od razu i rynnę. Także tutaj już też ten temat jest zakończony. To jest oświetlenie, które będzie od frontu tarasu. Prąd do oświetlenia. Tutaj też na murkach będą trzy punkty. No i front tarasu będzie razem z tym podświetlony. Także tutaj też jest rozciągnięty przewód czterożyłowy. Tak, żeby można było z dwóch miejsc włączać to oświetlenie. I z wnętrza domu, i z werandy. No a oprócz tego tutaj jeszcze teraz się zabieramy za ocieplanie płyty fundamentowej. Montujemy takie listwy startowe, aluminiowe. Do styroduru musimy ją montować, więc po prostu wciskamy takie gwoździe, czwórki, no i to się jakoś trzyma. No a teraz będziemy tutaj robili ocieplenie ze styroduru, wycinali kawałki różnej grubości, dopasowywali. No i w ten sposób płyta będzie ocieplona. Przynajmniej od strony tarasu, a z innych stron to już nie jest takie może pilne. Do zimy trochę czasu jest. Tutaj jeszcze wyprowadziłem sobie jeden przewód na gniazdko. Może do zasilenia jakiejś fontanny, albo nawet do kosiarki. Zobaczymy.
Płyta fundamentowa jest już ocieplona od strony tarasu. Zaciągnięte dwukrotnie klejem z siatką, żeby gryzonie nie wchodziły. Od dołu jest listwa startowa, aluminiowa. No i tutaj na górze jest zrobiony taki cokolik, żeby woda spływała ze ściany. I może jeszcze to zamaluję folią w płynie. Także to już jest przygotowane. Teraz zaczynamy wzmacniać konstrukcję. Tutaj już przykręciliśmy beleczki na tym pierwszym podejście. No i teraz tutaj wszędzie po kolei będą po środku podkręcane belki. Bo ta deska tarasowa musi mieć około 30 do 40 maksymalnie centymetrów odległości między legarami, a tutaj jest jednak rzadziej. No i musimy to po prostu wzmocnić. Tak to będzie wyglądało. Między każdymi dwoma belkami, które już były, dołożymy jeszcze taką jedną cieńszą, która to usztywni całą konstrukcję, podpartą na trzech krótkich łącznikach, no i tam na końcu przykręcone od frontu. Popodkręcaliśmy wszędzie te poprzeczki. Trochę się z tym zeszło, bo to taka żmudna praca, trzeba było dopasowywać każdą beleczkę. No ale bardzo to na pewno wzmocniło konstrukcję i też deski nie będą się tak uginały, będą miały dobre oparcie. Jeszcze tam nam zostało na końcu trochę do dokończenia. Dwa takie segmenty, no i będzie można w zasadzie przykręcać deskę. No jeszcze ta hydroizolacja i włóknina. Zabezpieczam ten gzymsik taką folią w płynie. Bardzo ładny ma kolor. Chodzi o to, żeby woda, która będzie ściekała po ścianie, czy tak jak tutaj po drzwiach tarasowych, i później po tym gzymsiku, żeby w niego nie wnikała, bo styrodur wbrew pozorom jest nasiąkliwy. Woda może się do niego dostawać i tutaj pod tarasem wolę to zabezpieczyć, żeby była pewność, że nie będzie nasiąkał wodą i będzie spełniał swoją funkcję izolacyjną. Położyłem dwie warstwy tej hydroizolacji. Tu pod spodem jest już też podczepiony przewód. No i zaczęliśmy układać deskę. Już trzy rządki ułożyliśmy. No to było najgorsze, tutaj najbardziej tak trzeba było się wychylać, a teraz już będzie łatwiej, coraz łatwiej, bo już można po tym swobodnie chodzić. Tutaj ta deska jakoś tak się trochę podbarwiała, ale może to się da myjką domyć i jakoś to się ujednolici ten kolor. No jest takie uczucie trochę, że się lekko ugina ten taras, ale no to na to już nic nie poradzi. Także teraz już po kolei przykręcamy deski na takie blaszki. No i dosyć szybko to idzie. Mamy już ułożone kilka rzędów desek, 8 dokładnie. No i teraz doszliśmy do etapu, kiedy trzeba włożyć agrowłókninę. Tutaj pod belki włożymy agrowłókninę i będziemy układali dalej. Pas jest już ucięty. Tutaj trochę wyrównujemy ten piasek i będziemy po kawałku wsuwali. A wystarczy, że ktoś tam coś nie tak zrobi. Agrowłóknina już jest rozłożona, przycisnęliśmy ją gruzem, żeby nie odleciała, no i możemy dalej układać teraz deski. Zostały nam ostatnie deski, tutaj podkręciliśmy, a dalej na tych belkach podłożyliśmy blachę, takie małe kątowniki, żeby ta ostatnia węższa deska miała się na czym trzymać. W zasadzie to będzie tylko taka podpórka,
bo będzie przykręcona tutaj wkrętami do tych belek, a tu będzie tylko takie podparcie. No i teraz w zasadzie został skończony. Wszystkie deski są już przykręcone, docinki porobione. Tutaj jeszcze to, co zostało do zrobienia, ale też przy innej okazji, to obróbki blacharskie. Tutaj będzie kątownik w narożniku. No i kątowniki będą od frontu. Oraz będzie oświetlenie. Podświetlenie samego tarasu, jak i oświetlenie tutaj na górze. Nad tarasem i na tym murku. Teraz jeszcze spróbuję to umyć. Mam nadzieję, że fajką ciśnieniową uda się to zmyć, no bo taki, jak widzicie, jest biały nalot. No nie było to do końca dobrze przechowywane. Mam nadzieję, że to się wszystko zmyje dobrze. No niestety ta deska leżała tak jedna na drugiej przez zimę, no i po prostu takie coś się zrobiło. Jak nie, to będzie trzeba szczotą szurować. No a tu jest jeszcze takie zejście. Teraz udało się domyć, jeszcze dosycha, może gdzieś tam będzie trzeba poprawić, ale ogólnie jest w porządku, także na szczęście te deski się nie uszkodziły, tylko po prostu były przybrudzone. To by było na tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie go i zapraszam na następne materiały.